Twoja przewodniczka, siostra i wsparcie po świecie seksualności, cielesności, kobiecości, korzystania z cielesnego potencjału i po relacjach oraz po wszelkich emocjach, po których warto nawigować, a które pojawiają się, a są powiązane właśnie z tymi aspektami. I dzisiaj tematem, który podejmuję, jest miłość francuska, a dokładniej ta, która dotyczy męskich genitaliów. I powiem tak, przyznaję, bardzo bezbronnie i bardzo otwarcie, chciałam nagrać to wideo niejednokrotnie i już od paru lat, ale bałam się, po ludzku się bałam, bo wiecie, wiele komentarzy, jakie dostaję, one są naprawdę paskudne. I wiem, że mówiąc o takich aspektach, niejako mogłabym sprawić, że niektóre osoby uznają, że są prowokowane przez moje treści do tego, aby no właśnie głosiły to, co głoszą. I to w taki właśnie sposób. Tymczasem chciałabym tu zrobić taki disclaimer. Miłość francuska, i w moim odczuciu bardzo pięknym słowem, jest po prostu fellatio. Bo ma ładne brzmienie, naprawdę ma bardzo ładne brzmienie w moim odczuciu. To jest to rodzaj takiego pięknego oddania czci męskiemu ciału. Bo jeżeli kobieta kocha mężczyznę, to kocha go całego. Jeżeli kobieta czuje się kobietą, jeżeli kobieta jest spójna ze sobą, jeżeli jej ciało jest dla niej jej domem, jej dechikułem do doświadczeń, jeżeli ona czuje się wewnątrz granic swojego ciała dobrze, jeżeli ona czuje też wpływ swojej energii i jest pewna swojej wartości, akceptuje się i kocha siebie. Przede wszystkim kocha siebie. No to taka istota, która jest powiązana z mężczyzną, bo taka istota wybierze mężczyznę, a nie chłopca w ciele mężczyzny, to ona mężczyznę będzie kochała dokładnie tak, jak kocha siebie. W tym również, no, bo nie ma tu wyjątku, również jego lingam. I będzie ją cieszył. Cały mężczyzna będzie ją cieszył. I w fellatio, kiedy kobieta decyduje się na to, żeby dać taką pieszczotę mężczyźnie, tu chodzi nie tylko o samą przyjemność, ale też w jakiś sposób taką fajną i naprawdę i wzniosłą, i zwierzęcą jednocześnie taką, w taki dobry tego słowa znaczenia sposób. Taką mieszankę czci, poddania, oddania i jednoczesnego całkowitego przejęcia kontroli. Dla mnie jest to mieszanka naprawdę niesamowita. Taka pieszczota, ona wymaga paru rzeczy. Okej, bo są tutaj takie kroki, które warto po prostu przyjąć. I po pierwsze, trzeba tego po prostu chcieć. Jeżeli nie lubisz tej pieszczoty, to nie zmuszaj się do niej. I jeżeli partner cię do tego namawia, a ty nie do końca chcesz, ale nie chcesz robić mu przykrości, albo nie chcesz, żeby on poszedł do innej, albo masz inne różne ciekawe wytłumaczenia i historie, to nie rób tego, nie naruszaj siebie na rzecz czegoś takiego, bo w międzyczasie zaręczam. Po doświadczeniach z dziesiątkami już par, z którymi pracowałam i setkami kobiet, z którymi już pracowałam, taka postawa generuje później i wstręt, i niechęć do partnera, a on nawet nie wie dlaczego. Dlatego trzeba być szczerą ze sobą. Jeśli chcę, to wtedy słuchaj tego wideo dalej. Jeżeli chcesz i masz w sobie zgodę na to i tak naprawdę czujesz, że to może być dla ciebie wzbogacające i chcesz obdarzyć go tą pieszczotą, czujesz się jako kobieta, która naprawdę ma ten taki swój magnetyczny, piękny potencjał, którym chciałaby się podzielić właśnie z nim, to jest kilka rzeczy, które warto po prostu przemyśleć, potestować, sprawdzić, bawić się nim i przede wszystkim, to jest bardzo ważne, jako punkt drugi to jest najważniejsze, częściej będzie nie wychodzić niż wyjdzie, więc jeśli masz oczekiwania i będziesz chciała lub będziecie chcieli, żeby to poszło w jakimś konkretnym kierunku, to częściej raczej będzie to na zasadzie, ups, coś poszło nie tak. Tylko wtedy warto sobie po prostu podziękować za to, że ej, no ale próbowaliśmy. Albo ej, fajnie, że chciałaś mnie tym obdarzyć. Ej, fajnie, że chciałeś to przyjąć. Fajnie, że w tym byliśmy. We dwoje. To nasze ups dziś, jutro, pojutrze. Za tydzień, dwa, trzy, miesiąc. Każde to ups prowadzi do och, to było to. I to jest realne spojrzenie. Więcej będzie porażek pozornych,
bo one idą w stronę właśnie tego i prowadzą do tego, że w końcu będzie takie przepiękne och i ach, które będzie przedłużone, które będzie niosło Was dniami i nocami później. Jedną z naprawdę podstawowych rzeczy jako punkt trzeci, którą trzeba po prostu pamiętać, to jest już po prostu takie BHP, higiena i dieta. Bo jeżeli, sorry, ale jeżeli Ty, mężczyzno, palisz papierosy, pijesz piwo, spożywasz nabiał, jesz dużo czosnku, no to nie będziesz ładnie pachnieć. Jeżeli dodatkowo nie ruszasz się za dużo, prowadzisz siedzący tryb życia i raczej niespecjalnie dbasz o siebie, no to Twój zapach będzie niezbyt atrakcyjny. Jeżeli natomiast zadbasz o to, żeby się ruszać, zadbasz o tę właśnie optymalną ilość ruchu dla siebie i swojego ciała, bo Twoje ciało chce się ruszać tak naprawdę, więc mu to daj. I zadbasz też o to, żeby nie spożywać rzeczy, które Cię trują, więc alkohol, nikotyna, nie mówiąc już o innych ciężkich używkach, ale też właśnie nabiał, który bardzo wpływa na smak ciała, to naprawdę będziesz smaczniejszy. Można też się wspomóc, bo na przykład taki plaster ananasa albo owoce tak na kilka godzin przed sprawiają, że rzeczywiście nasze soki są słodsze. No i oczywiście trzeba pamiętać o higienie. I pamiętać o tym, że jest to coś, co po prostu jest obowiązkowe. A punkt 4, do którego chciałabym teraz dojść i dochodzić często, to, że fellatio jest pewnego rodzaju oddaniem czci mężczyźnie. I ty, mężczyzno, warto, żebyś to przyjął od kobiety. Mężczyzna przyjmuje coś takiego od kobiety. Mężczyzna przyjmuje to jako wyraz tak naprawdę nie tego, że on ma rzeczy pod kontrolą i ona mu to daje. Tak naprawdę on oddaje się jej. On poddaje się jej. Kobieta, czcząc go, tak naprawdę odkrywa w sobie ten aspekt boski. To jest tak duchowe, piękne doświadczenie. Tak niezwykłe połączenie. Bo jeżeli ja kocham Ciebie, a Ty kochasz mnie, to Twoje soki, Twój smak, Twój zapach, Twoje ciało, wszystko co w nim jest, jest dla mnie jak wymiar boskości. I z takim podejściem, z jednoczesnym, jaka to jest fajna zabawa, jakie to jest super, że mogę i że Ty to przyjmujesz. I że możemy się tym wymienić. Z takim nastawieniem i w takiej mieszance jest to coś takiego, co jest unikalne, niepowtarzalne i niezwykłe. I lekkie, i radosne. Więc czemu nie? O ile? Patrz, parę punktów wstecz, oboje tego chcecie. I mogłabym teraz mówić na przykład punkt 5, technika, ale tak naprawdę sama technika, no to nie ma tak dużego znaczenia, jak właśnie to całe intencjonalne nastawienie. Ta umiejętna gra w tym pięknym rytuale, tej wymiany energetycznej, tego cielesnego oddania. Techniki? Tak naprawdę, jeżeli nie chcesz czegoś robić, to właśnie nie rób. Jeżeli wyrzucasz sobie, ja nie umiem w głębokie gardło, to tego nie rób. Jeżeli dla Ciebie to jest fajne, sprawia Ci to przyjemność, to rób. Jeżeli jesteś jedną z tych kobiet, które już potrafią mieć tak zwane gardłowe wytryski, to też to rób i to jest super. To jest wspaniałe. Jeżeli chcesz po prostu obdarzać pocałunkami lingam swojego partnera, to tak właśnie rób. Jeżeli sprawia Ci przyjemność po prostu przyłożenie samych ciepłych warg, które są ośnienione do jego lingamu, to też to rób. W takim zakresie, tak jak lubisz i tak jak chcesz. Ale zaręczam, cała ta intencja, cały ten background, który budujesz sobie poprzez te poprzednie aspekty, o których wspomniałam, to robi największą robotę. I mężczyzna to przyjmie. Mężczyzna. Czyli nie chłopiec w ciele dorosłego faceta, okay? Ale mężczyzna, spójny, oddany swojej kobiecie, kochający swoją kobietę i taki, który naprawdę wie, że ją kocha i że jej pragnie i że on sam ją czci. My kobiety czasami mamy trochę problem, żeby przyjąć to coś, co oni dla nas mają. Załączam w rogu wideo jeden z moich filmów, w którym właśnie mówię o tym, co mężczyźni chcieliby, żebyśmy przyjęły. Bo to jest pieszczota dla mężczyzny, ale od kobiety. Czyli nie dziewczynki w dorosłym ciele. Dziewczynka w dorosłym ciele będzie tą pieszczotą próbowała coś osiągnąć albo od czegoś uciec. I to jest bardzo częste i jest to częstsze, aniżeli postawa naprawdę w pełni dojrzała, spójna i kobieca. Tak jak częstszym jest,
że jest więcej facetów, czyli takich chłopców w ciałach mężczyzn. I to jest właśnie też częstsze. I jest tego więcej niż mężczyzn, którzy są właśnie spójni, zintegrowani i dojrzali emocjonalnie. Trudno uniknąć sytuacji, w których... No, prawda jest taka. W relacji nie da się zrobić tak, żeby zawsze być kobietą i mężczyzną. Czasami trochę spadamy do roli dziewczynki, czasami wzrastamy do roli mamy, czasami oni trochę spadają do roli chłopców, czasami wzrastają do roli tatusiów. I te dynamiki, one i tak będą. I chodzi o to, żeby umieć wybierać, kim na ten moment dla Ciebie chcę być lub kim na ten moment potrzebujesz, żebyś się dla mnie stał lub stała. I mówić o tym, ale w momencie, gdy dochodzi do tak pięknych pieszczot, takiego wymiaru wymiany energetycznej, emocjonalnej, na poziomie fizycznym, w oparciu o instynkty, które napędzają to wszystko, wtedy to musi być kobieta i mężczyzna. Równi sobie. I wówczas ma to wymiar boski, śmiem twierdzić. Pewnie dlatego, że tak to właśnie czuję i doświadczam. I do czego też zapraszam. Mam nadzieję, że to wideo się Wam podoba. Tak jak wspomniałam, miałam duże obawy, żeby usiąść do niego i pomówić na taki temat, bo wiem, co będzie mnie czekało w komentarzach. Na szczęście YouTube ma ten taki fajny, ma taką fajną właściwość, że sortuje te, w których jest najwięcej przekleństw i życzeń śmierci i w ogóle, także... No ja oczywiście je widzę, po prostu moi widzowie nie, bo one są filtrowane i albo je zaakceptuję, albo nie, a w większości nie akceptuję, bo są po prostu wstrętne. Niemniej, to wideo nie jest dla tych ludzi. To wideo jest dla tych z Was, którzy naprawdę poczują, że tak powiem, wibrację znaczenia tego, co chcę przekazać. I ja wiem, że to czujecie. I Wam właśnie życzę soczystości i mniamuśności. Mniam. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku.